wspólna nasza konferencja prasowa. Arkadiusz Wiśniewski, kandydat na prezydenta miasta Opola i obecny prezydent. Tomasz Siemoniak, minister w obecnym rządzie koalicyjnym 15 października. Wspólnie chcemy zadeklarować współpracę i powyborczą, i przedwyborczą. Ja, jak Państwo wiecie, w okresie wyborów parlamentarnych wspierałem pana ministra w jego staraniach o głosy Opolan. Przyniosło to duży sukces. Dziękuję serdecznie Opolanom za poparcie pana ministra. Dzisiaj pan minister specjalną misją do Opola przyjechał jako minister do spraw służb specjalnych, ale nie tylko, oczywiście żartobliwie mówię, z misją, panie ministrze. No, z misją specjalną, jako koordynator służb specjalnych nie mogę w sprawach niespecjalnych występować. Bardzo się cieszę, że możemy razem z panem Arkadiuszem Wiśniewskim, prezydentem Opola, wystąpić. Współpracujemy od wielu miesięcy bardzo blisko. Miałem zaszczyt, przyjemność być mocno wsparty przez prezydenta. Bardzo to doceniam, ale też zanim powiem o tym, że go wspieram, chcę powiedzieć, że bardzo wysoko oceniam jego jako prezydenta Opola. To jest miasto, w którym w różnych rolach w życiu, właściwie od dziecka miałem okazję bywać i dzisiaj Opole rozkwita i w tym jest ogromny udział pana prezydenta. Mamy wiele wspólnych planów. Zanim tutaj do państwa przyszliśmy, rozmawialiśmy o różnych projektach, które będę chciał jako poseł, minister mocno wspierać. Projektach bardzo ważnych dla Opolan, które są takimi znakami firmowymi pana prezydenta. Więc gorąco apeluję do wszystkich mieszkańców o głosy na pana prezydenta. To są głosy na waszą dobrą przyszłość, na wysoki poziom usług publicznych, na miasto, w którym chce się żyć i mieszkać. Jestem bardzo zadowolony z tego, że Koalicja Obywatelska, premier Donald Tusk, my wszyscy, marszałek Andrzej Buła, marszałek Kuba Lańca, mocno i gorąco wspieramy pana prezydenta. Wierzę w jego zwycięstwo i wierzę w następne 5 lat bardzo dobrych dla Opola. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie ministrze. Bardzo mocne wsparcie. Dla mnie ogromne wyróżnienie. Osobiście bardzo cenię pana ministra, więc nie miałem żadnych wątpliwości, kiedy wspierałem jego i kiedy wiedziałem, że Opolszczyzna będzie miała takiego silnego reprezentanta w Sejmie i w rządzie. To się w tej chwili sprawdza. Dla mnie te słowa są ogromnym wsparciem, mocnym. Mam kontrkandydatów, kontrkandydata choćby z PiS. Uważam, że warto walczyć o to, żeby kontynuować tą dobrą politykę w Opolu, która przez ostatnie lata była prowadzona. Mamy wspólne projekty, będziemy je realizować, jak choćby most przez Odrę. O tym rozmawiamy, ale nie tylko. Więc bardzo dziękuję za to wsparcie i oczywiście obyśmy razem mogli jak najdłużej, jak najlepiej współpracować. Prosimy o to, zatem o ten głos, żebyśmy wspólnie tę politykę mogli realizować.